Michale, no dzisiaj nie udało się wywalczyć pełnej puli punktów, ale myślę, że ten remis smakuje znacznie inaczej niż ten z Wisłą Płock. No tak, na pewno. Lech dzisiaj postawił bardzo ciężkie warunki i myślę, że musimy to, ten punkt na pewno szanować. Bardzo odważnie ruszyliście na Lecha, rzeczywiście taki był plan. Potem po tych 20 minutach po strzelonej bramce jednak wyraźnie się cofnęliście i to Lech przejął inicjatywę. No tak, no na pewno chcieliśmy na początku pokazać, że Lech przyjechał do naszego domu na bardzo ciężki teren i chcieliśmy pokazać, że to my będziemy tutaj stroną dominującą. No później wiadomo, strzeliliśmy bramkę i gdzieś tam pewnie mentalnie w głowach już było to, żeby troszeczkę się cofnąć, ale też nie zgadzam się z tym do końca, że bardzo się cofnęliśmy, bo myślę, że dalej chcieliśmy grać to samo. Cofnęliśmy się bardziej w drugiej połowie już, w tej drugiej części drugiej połowy, gdzie już tych sił troszeczkę brakowało i wtedy się troszeczkę cofnęliśmy. Wiem, że zbyt wiele nie mogłeś zrobić przy tej straconej bramce. Opowiedz, co tam się właściwie stało, że Gytkier ją wpakował do siatki. No na pewno wiadomo, no musimy to przeanalizować, ale gdzieś tam zszedł na pierwszy słupek. Bardzo umiejętnie tą piłkę lekko dziubnął i wpadła gdzieś tam w boczną siatkę. Jeszcze na koniec powiedz, jak ty się fizycznie czujesz po tym maratonie takim w angielskim stylu? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że tak jest nawet lepiej, gdy gra się częściej, bo wtedy wiadomo, cały czas się jest w tym rytmie meczowym i wydaje mi się, że to też widać po chłopakach, że dobrze się czuli w tych meczach i praktycznie w tych ostatnich trzech meczach zdobyliśmy bardzo ważne 5 punktów i byle do przodu.